że idee harcerskie są wciąż żywe, mogli przekonać się ci spośród Pilan, którzy w sobotę wybrali się na wyspę. 22 lutego harcerze na całym świecie organizują zbiórki, ogniska i inne formy spotkań, podczas których rozmawiają o idei braterstwa oraz o twórcach skautingu. Nie inaczej było w Pile, gdzie po raz pierwszy w wspólnej gawędzie uczestniczył Związek Harcerstwa Polskiego i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Jest to obrzędowe ognisko harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego, jak i również harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. To jest z okazji Dnia Myśli Braterskiej, która tradycyjnie na całym świecie przypada 22 lutego. Jest to upamiętnienie dnia urodzin pierwszego skauta, generała Roberta Bauenpoela. Podczas spotkania harcerze i skauci przekazywali sobie życzenia, najczęściej zawarte na własnoręcznie zrobionych kartach, ozdobionych rysunkami i koniecznie opatrzonych cytatem mówiącym o idei braterstwa bądź skautingu. Wszystko w myśl zasad, przed jakimi stoją współczesne organizacje skautowe. Uczciwość, braterstwo, miłość, pomoc innym, pomoc potrzebującym, jak i również to, żeby był zawsze zwarty i gotowy, żeby nieść pomoc innym i swoim kolegom. O potrzebie organizacji takich spotkań, wymianie poglądów i wspólnych śpiewach harcerzy z ZHP i ZHR przekonują młodzi uczestnicy imprezy, którzy bardzo licznie zjawili się na Pińskiej wyspie. Oczywiście, powinno być więcej takich spotkań przede wszystkim. Nie wiem dokładnie, ale sądzę, że tak. Tak, powinno być więcej. Jest bardzo dobrze. Moim zdaniem właśnie powinno być więcej takich imprez. Dla harcerzy ten dzień jest okazją do zbiórki pieniędzy na cele charytatywne, na przykład szpital lub dom dziecka. Mamy ogólną, chorągwianą naszą zbiórkę pomocy dla ofiar kataklizmu w Haiti. Zbieramy pieniądze i ta akcja będzie trwała do 21 marca. Po 21 marca będziemy wiedzieli, jaki jest wynik tej zbiórki pieniędzy potrzebującym. Dzień Myśli Braterskiej ma uświadamiać skautom i harcerzom, jak jest ich wielu, utrwalić wartości i idee, jakie niesie skauting oraz harcerstwo.